razem jest liczba Żyta. Serdecznie witam pana burmistrza Wężyc, burmistrza Łuckę, zastępcę burmistrza, pana Ryszarda Biernackiego, panią skarbnik gminy, Beatę Cerankiewicz, panią sekretarz gminy, Jarnę Kastrowską, obsługę rady przyraznych, tu jeszcze pominąłem pana naczelnika Andrzeja Sulertę. W posiedzeniu bierze udział 15 radnych, co do odwodów ustawowego kworum pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Informuję, że proponowany porządek obrad został przesłany do radnych. Trzeba to odczytać. A nie jest to duży porządek obrad. Jeżeli nie, to może poddam pod głosowanie proponowany porządek obrad. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Dziękuję. Informuję, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. I tym sposobem dwa punkty mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu trzeciego. Opinia w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr 5 łamane przez 52 łamane na 2015. To nic, mogę można wprowadzić. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Bełżyce na 2019 rok. Tutaj proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów poza tym świadczeniem uchwały. Ja jeszcze muszę przedstawić. Teraz pan skarbnik przedstawi. Proszę, dzisiaj proponujemy uchwalę, projekt uchwały zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 357 000 zł. Po tej zmianie dochody budżetu po zmianach ustala się w kwocie 56 212 złotych 15 groszy, w tym bieżące 54 268 145,80 groszy, majątkowe bez zmian 1 763 966,35. I zmiany te są widoczne w załączniku nr 1 do uchwały. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 300 157 zł. Wydatki budżetu po zmianach ustala się w kwocie 59 307 778 28 groszy. W tym bieżące 53 814 519 zł 37 groszy. Majątkowe bez zmian 5 493 258 zł 91 groszy. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały, który obecnie ma numer 3. Załącznik numer 5 ma numer 4 i załącznik numer 8 do uchwały ma numer 5 do dzisiejszej uchwały. Zmiany, tak jak przedstawiałam na komisji, polegają na zwiększeniu subwencji, która przyszła ze środków rezerwy części oświatowej 69 657 zł, która została w całości przekazana na zwiększenie wypłat dla przedszkoli niepublicznych i szkoły Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej Wronu, a także na zmiany, które tam były zgłaszane o zwiększenia przez dyrektorów szkół. Zwiększa się dotacja na program 500+ w kwocie 1 214 400 zł i w całości jest przekazana na ten cel po stronie wydatkowej. Zwiększa się dotację na remont mogiły żołnierzy AK. To są środki z puli ministra 10 tysięcy. Tam dokładaliśmy 5 375 zł ze środków własnych wcześniej na ten cel zarezerwowany. Dokonano zmiany i przesunięć plan dochodów i wydatków szkół według wniosków dyrektorów, a także przedszkola nr 1, OBS i CEKIS. Dokonano przesunięć, to znaczy tak, dokonano zwiększenia wydatków na energię dla CEKIS-u. Zwiększono dochody także i wydatki zlecone dla urzędu. Dokonano zmian w załączniku numer 4, to jest załącznik inwestycyjny. Dokonano zmian w funduszu sołeckim Marcin Wojciech. Dziękuję.
To ja jeszcze mogę zapytać, jaki nasób nadal dotrzymuje swoje stanowisko, bo tak trochę nie wróćmy trochę... To może na koniec. No dobrze, to na koniec, proszę pan przewodniczący. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, inicjatywa to tak też po informacji. Powtórzę zmiany w załączniku nr 4, mianowicie w związku z niewydatkowaniem w pewnym zakresie środków na niektórych pozycjach. Przesunęliśmy, czy też wznowiliśmy niektóre wcześniej usunięte zadania. Tak też dokładamy do drogi za duże 1,220 do funduszu sołeckiego dodatkowe 10 tysięcy. Dokładamy do budowy altany na działce w miejscowości Błowizny, ale jest to kwota przeznaczona na projekt tej altany. Jak również dokładamy, wznawiamy zadanie, które zostało wyzerowane wcześniej. Budowa oświetlenia w miejscowości Wrony. To są cztery lampy, które kończą istniejącą dokumentację techniczną, istniejące pozwolenie w tym zakresie, które mamy. To są te zmiany, a oszczędności pochodzą z innych niewydatkowanych kwot, z innych zadań inwestycyjnych. Natomiast to już myślę, że już nie będziemy ponownie tłumaczyć się, jako że pojawiła się pewna rozbieżność w Funduszu Sołeckim co do wniosku pani Sołtys, a faktycznie zaksięgowanymi kwotami. Stąd też ta zmiana, która jest w Funduszu Sołeckim, akurat jest w takiej kwocie, a nie innej. Mam nadzieję, że tam już żadnego nie będzie. Dziękuję bardzo. No i tutaj może poproszę do pana przewodniczącego, czy nadal podtrzymuje stanowisko. Podtrzymuję stanowisko, oczywiście pozytywnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Teraz może otwieram jakąś dyskusję, czy są jakieś pytania. Jeżeli nie ma pytań, poddam pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Krakowice na 2019 rok. Kto jest za przyjęciem takich zmian? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i powołana. Tu się zgłasza radny Bednarczyk. A proszę, tutaj radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Chciałbym zgłosić wniosek formalny, bo umknęło mi to, żeby wprowadzić jeszcze do dzisiejszych obrad punkt wolne wnioski. Bo nie ma go w programie. Myślę, że mamy kilka rzeczy do omówienia. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny. Panie Radny Andrzeju, jak również informuję wszystkich radnych, jako że to jest sesja nadzwyczajna i mogą być w niej decydowane tylko punkty, które są zgłoszone przez wnioskodawcę, a więc ja zgłosiłem taki porządek obrad. W związku z tym, jeżeli pan będzie chciał zwołać sesję nadzwyczajną, no to oczywiście są do tego inne instrumenty, w związku z tym uważam, że ja nie wyrażam zgody na wprowadzenie takiego dodatkowego punktu. A czy mógłby pan burmistrz wyjaśnić dlaczego? Dziękuję. Dobrze, jeżeli tematyka została wyczerpana 15 na zgłoszenie sesji Rady Miejskiej, zamykam posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Krakowice. I teraz w dalszej kolejności, no nie wiem, o godzinie 15 chyba mamy posiedzenie honorowej kapituły, prawda?